Dzień dobry Państwu. Witamy ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Nazywam się Mariusz Owczarek i mam wielką przyjemność być na tej scenie znów. Obok mnie jest Włodek Pawlik. Włodek Pawlik, który dziś zagra solowy koncert na tym pięknym fortepianie w naszym trójkowym studiu przy Myśliwieckiej 357. Zagra utwory ze swoich różnych solowych płyt. Tak jak rozmawialiśmy jakiś czas temu na antenie Trójki, Włodek, ja mu trochę też pomogłem w tym. Ustaliliśmy, że wydałeś 10 solowych płyt. No 9, 10, może 8, ale gdzieś między 8. Około 10, tak. Dzisiaj muzyka z kilku płyt dla Państwa w streamingu na naszej trójkowej stronie, na YouTubie Polskiego Radia i także na trójkowym Facebooku. To dla mnie wielki zaszczyt i także słowo podziękowania, jak zawsze przekazujemy dla Narodowego Centrum Kultury za organizację tego wydarzenia, Włodek Pawlik Summer Jazz Festival w Trójce, bo to program Kultura w sieci i dzięki Narodowemu Centrum Kultury tu właśnie jesteśmy. Włodek Pawlik, solo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
Dziękuję Państwu. To był słynny utwór, piosenka Boba Dylana, Blowing in the Wind. Następny utwór to też taka moja interpretacja słynnej piosenki Paula Simona pod tytułem Sound of the Silence. Thank you.
Dziękuję bardzo. A teraz kompozycja Fryderyka Chopina, piosenka, pieśń właściwie, którą nagrałem na płycie Songs Without Words, oczywiście nie śpiewając. Pieśń pod tytułem Wiosna w mojej interpretacji. Się powinna się nazywać Lato w sumie. Ale za rok będzie znowu wiosna, także Chopin, wiosna, Spring. Thank you.
Dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Zawsze myślę Chopin, ale przy okazji myślę Komeda. Nie wiem dlaczego. Zagram za chwilę też piosenkę Krzysztofa Komedy. W oryginale wykonywaną przez Kalinę Jędrusik. Ja nie chcę spać, ja nie chcę umierać, chcę ciągle wędrować po pastwiskach nieba. Thank you.
Dziękuję bardzo. To była bossa nova Luisa Bonfi z filmu Black Orpheus, Czarny Orfeusz. Idziemy dalej. Gramy dalej. Thank you.
don't know what water is. You don't know what love is. Thank you.
O, dziękuję bardzo. Właśnie, you don't know what love is. Co to jest z tą miłością? Czasami jak gram, też do końca nie wiem, jak to wyrazić. Jest to chyba jedna z największych zagadek, tajemnic naszego życia. Miłość. Różne ma barwy, różne odcienie. Różne są definicje, różne potrzeby miłości. You don't know what love is. To jest taki utwór, który za mną się po prostu wlecze od zawsze. Dlatego musiałem go dzisiaj dla Państwa zagrać. Nie chodzi o moją miłość, chodzi w ogóle o sens miłości. Dobra, piękna. Tych wartości, które na naszych oczach z prędkością światła znikają. Może warto chociaż na moment to powstrzymać i powrócić do tej starej, dobrej, przewidywalnej przeszłości. A to tak tytułem dygresji. Mogę sobie zawsze pozwolić na to, żeby dwa słowa od siebie dodać. To trochę, nie wiem, czy wypada, ale czemu nie. Tak jak już tutaj Mariusz wspominał, nagrałem w sumie tych solowych płyt bardzo wiele, jak na mnie. Ale jedną z nich chciałem przypomnieć tym, którzy zakupili, którzy mają u siebie w domach box z moimi po prostu Golden Collection. I tam jest płyta, której nigdy normalnie osobno nie można było zakupić. Jest to płyta z moimi solowymi interpretacjami pieśni ludowych, melodii ludowych Witolda Lutosławskiego. Powracając do tej płyty, chciałem dzisiaj zaprezentować Państwu jedną z tych pieśni ludowych opracowanej przez Witolda Lutosławskiego, ale potem jeszcze przełożonej na mój język. Także wyszedł taki trójpodział, można powiedzieć, pomiędzy ludową muzyką, interpretacją zapisaną w nutach Witolda Lutosławskiego i moim pomysłem na ten piękny, ludowy temat. Stała w polu lipeńka. Thank you.
może na koniec naszego recitalu zagram coś, co może... Nie chcę tego tłumaczyć, dlaczego ten tytuł, dlaczego ta piosenka, dlaczego Louis Armstrong, dlaczego muzyka, dlaczego muzyka po prostu, bo jest po prostu nam wszystkim bardzo potrzebna. Chyba nam wszystkim potrzebny jest też ten utwór. What a wonderful world. Władek Pawlik, proszę Państwa, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie solowym. Nie wiem jak Państwo, ale mnie ta godzina zbyt szybko minęła. Panie Włodku, poprosimy jeszcze o coś na bis. Damy radę? Spróbujemy. Fantastycznie. Władek Pawlik. Skoro na bis, to będzie bis bez tytułu.
czym zasadowałeś. Włodek Pawlik na solowym koncercie w ramach letniego festiwalu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Jeszcze raz piękne ukłony podziękowania dla Narodowego Centrum Kultury, program Kultura w sieci. To dzięki temu wsparciu tu jesteśmy i tu będziemy także w studiu trójkowym przy Myśliwieckiej
357. Panie Włodzimierzu, piękne ukłony, podziękowania. Dziękujemy też wszystkim ludziom, którzy tutaj pracowali nad tym, aby ten koncert się mógł odbyć. Państwo pozwolą, że wymienię te nazwiska. Bożona Mieczkowska, Zofia Sylwin, Jacek Gładkowski, Jarosław Regulski. Piękne ukłony i podziękowania. Ja też Państwu dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Mariusz Owczarek. Pozdrowienia z Myśliwieckiej 357 i do następnego spotkania.